Dzisiaj jest 22 września. Trzeba przypomnieć, jeżeli Pan również nie pamięta, to następna sesja była, proszę Pana, w dniu 7.7., na której po sesji Pan Burmistrz powiedział takie słowa. Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek poinformował, że komendant Straży Miejskiej jest nieobecny, ale materiał miał być przygotowany. Obiecuję, że jutro będzie Pani miała odpowiedź w formie pisemnej. Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek zapewnił, że odpowiedź będzie na sesji i w WIP-ie. To jest 7.7. 28.7. odbyła się sesja, na której to Pan Burmistrz powiedział, że to jest sesja dodatkowo zwołana, odpowiedzi nie otrzymałam. Natomiast wyjaśniającą odpowiedź posiadał Pan Burmistrz Rabski. Natomiast tej odpowiedzi nie udostępnił. W dniu, proszę Pana, 5.8. otrzymałam od Pana, Panie Burmistrzu, pismo, w którym Pan wyraźnie pisze, że odpowiedź otrzymam przed następną sesją ze względu na to, że w tej chwili nie mogę tej odpowiedzi uzyskać, bo komendant jest na urlopie. W dniu 20 sierpnia 2014 otrzymałam pismo od komendanta. Nie wiem, czy Pan Burmistrz zna treść tego pisma. Nie wiem tego. Ale wyraźnie wynika z tego pisma, że jeżeli pracuję w innych godzinach, to w ten czas niestety, ale decyzję podejmuje w tej sprawie Pan Burmistrz. Nie wiem do dzisiaj, czy Pan Burmistrz wyraził zgodę na inne godziny urzędowania Komendanta Straży Miejskiej. Pismo kończy również zdaniem takim, że jeżeli ja domagam się godzin faktycznie, to może być opracowany, zaraz przeczytam. Jednakże w wyniku Pani uwag dotyczących czasu pracy w najbliższym okresie przygotujemy odpowiedni dokument, który w sposób jasny i przejrzysty ureguluje czas pracy Straży Miejskiej. Czy Pan Burmistrz dzisiaj jest w stanie mi odpowiedzieć, w jakich godzinach urzęduje komendant? Czy dzisiaj Pan Burmistrz mi tego też nie odpowie? A jeżeli Pan Burmistrz mi tego nie odpowie, to ja Panu Burmistrzowi powiem sama. Bo widzę, że Pan Burmistrz chyba znowu nie jest przygotowany, żeby za krótki okres domagał się tego. Dziwię się jednemu, że komendant Straży Miejskiej, który faktycznie jest po prostu przedstawicielem porządku w gminie, nosi na swoim umundurowaniu pagony i w sposób bezczelny nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego pracuje w takich godzinach, a nie w innych. Ja Panu Burmistrzowi odpowiem. Od poniedziałku do czwartku wozi dwójkę dzieci do szkoły, a dzieci mają akurat ułożony tak plan, że w ten czas pracuje od godziny po 8 zaczyna pracę i kończy o godzinie 14 z minutami. Natomiast przez cały urlop, jak był, gdzie dzieci nie chodziły do szkoły, zaczynał pracę od godziny 7. I teraz w piątki dzieci też nie mają planu, czyli nie idą do szkoły, też zaczyna od godziny 7. Panie Burmistrzu, to jest wyjaśnienie. Tylko się dziwię, że komendant nie ma cywilnej odwagi i tego oficjalnie nie powie. A Pan Burmistrz nawet nie wie, w jakich godzinach on pracuje, więc proszę się tym zainteresować i czekam na odpowiedź, bo nie tylko ja żądałam tego wyjaśnienia, ale również po prostu społeczeństwo tego się domaga. Dziękuję ślicznie i czekam na odpowiedź. Na następnej sesji, Panie Burmistrzu, nie oczekuję tego na piśmie. Żeby społeczeństwo naprawdę wiedziało, a Pan, żeby po prostu dotrzymał swego słowa. Bo w WIP-ie oświadczył Pan, że też to się znajdzie. Dziękuję ślicznie. Życie powiatu.
Arkadiusza Motulskiego. Nowa, darmowa gazeta dostępna w 130 punktach w całym powiecie. Już od września. Relacje, reportaże, zapowiedzi imprez, sport, kultura, polityka. Gazeta Życie Powiatu Szamotulskiego. Dostępna od września w całym powiecie.